Play for fun! Cześć Wam, tu Adik, witam Was w moim kolejnym filmiku na kanale FPS Media. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony serii Call of Duty, a mianowicie jest to seria gier z gatunku FPS, o którym mówiłem wcześniej, o tematyce wojennej, których głównym wydawcą jest amerykańskie przedsiębiorstwo Activision. Początkowo poszczególne gry z serii były skoncentrowane na tematyce II wojny światowej, natomiast od 2007 roku osadzone są w realiach współczesnych. Call of Duty wywodzi się z nowoczesnej w swoim czasie produkcji Medal of Honor Alien Assault, stworzony w 2002 roku przez amerykańskie studio 2015. Jednak konflikt pracowników owego studia wydającego Alien Assault z przedsiębiorstwem Electronic Arts powodował, że opuścili oni 2015 i założyli nowe studio pod nazwą właśnie Infinity Ward. I owe studio w porównaniu z Activision zdecydowało właśnie się na produkcję gry, która konkurowałaby z serią Medal of Honor, podejmujących właśnie tematykę II wojny światowej. I także wiosną 2003 roku ogłoszone zostały prace nad Call of Duty. Ukazała się ona w październiku 2003 roku, przedstawiając II wojnę światową z perspektyw trzech żołnierzy: amerykańskiego, brytyjskiego i radzieckiego. Dzięki dbałości o szczegółowe odwzorowanie realiów wojny oraz sugestywnemu ukazaniu jej koszmaru, Call of Duty została pozytywnie przyjęta zarówno przez krytyków, jak i właśnie przez graczy, zdobywając pierwszą w historii nagrodę BAFTA dla gry roku. Z kolei w 2005 roku Infinity Ward ukończyło kontynuację Call of Duty i powstała na bazie autorskiego silnika Call of Duty 2. Właśnie stanowiła krok naprzód w stosunku do pierwowzoru dzięki nowocześniejszej oprawie graficznej oraz bardziej wiarygodnemu oddaniu klimatu II wojny światowej. Wprowadzenie systemu automatycznej regeneracji zdrowia użytego wcześniej w grze Halo 2 spowodował właśnie, że stał się standardem obowiązującym nowoczesne gry z gatunku FPS. Tymczasem Activision dokonało zmian produkcyjnych. Pracujące przy United Offensive studio Grey Matter Interactive zostało przekształcone właśnie w studio Treyarch, mające produkować konsolowe części Call of Duty. Efektem tego było przeznaczone wyłącznie na konsolę dzieło Call of Duty 2 Big Red One, przedstawiające wojnę z punktu widzenia żołnierzy amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty. Mimo niskiej sprzedaży Big Red One ze względu na przychylne recenzje krytyków, zapewniła to studiu Treyarch stałą pracę przy serii i w 2006 roku jego pracownicy poszli za ciosem, tworząc kolejną serię Call of Duty 3 skoncentrowaną głównie na operacji Overlord. I znowu, mimo przychylnych recenzji, nie stanowiła ona jednak szczególnej nowości w ramach serii, a Activision rozważało jej zamknięcie, wydając jeszcze i właśnie po trzecim failu Treyarchu, który wydał w 2007 roku konsolową grę Call of Duty Roads to Victory, będącą właśnie specjalną edycją Call of Duty 3. To był taki właśnie trzeci fail i po tym trzecim failu, tak jakby Treyarch zagrożony tak zamknięciem, skończył z produkcją konsolową, zaczęli również produkcję komputerową. A tymczasem Infinity Ward pracowało nad własną trzecią autorską częścią Call of Duty. Wbrew planom Activision, pracownicy tego studia zdecydowali się właśnie przenieść akcję serii w czasy współczesne. To brawurowe posunięcie okazało się trafne. Wydana w 2007 roku Call of Duty 4 Modern Warfare, ukazująca walkę sił amerykańsko-brytyjskich z terrorystami, odniosła właśnie wielki sukces komercyjny i na dobre, pogrążając serię Medal of Honor i jednocześnie skutecznie rywalizując inną serią EA pod nazwą Battlefield. Odpowiedzią ze strony właśnie Treyarch była wydana w 2008 roku Call of Duty World at War, powracająca właśnie do tematyki II wojny światowej. Nowością właśnie w ramach serii było uwzględnienie wojny na Pacyfiku. Poprzednie części były umiejscowione fabularnie w Europie i Afryce Północnej, zaś World at War w sumie nie wnosiła jednak takiego powiewu świeżości ani do gatunku, ani do serii, lecz największą popularność wśród graczy zdobył tryb Nazi Zombie, z którym należało walczyć z żołnierzami zombie i starać się jak najdłużej przeżyć. No i wiadomo, zombiaczki, tak, z tego Treyarch słynie.
W 2009 roku Infinity Ward wyprodukowało kontynuację Modern Warfare, czyli Call of Duty Modern Warfare 2, w której rosyjscy nacjonaliści wypowiadają wojnę Stanom Zjednoczonym. Mimo kontrowersyjnej otoczki, Modern Warfare 2 została doceniona przez graczy i pobiła kolejny rekord sprzedaży, bo ponad 20 milionów kopii. Właśnie ten rekord szedł również w parze ze skandalem branżowym, jaki został ujawniony w 2010 roku w związku z rozwiązaniem przez wielu pracowników z Infinity Ward umowy z Activision. I tym samym głównym producentem serii Call of Duty stało się studio Treyarch. Czyli w 2010 roku za Call of Duty, za tą markę odpowiadał Treyarch, które przystąpiło do tworzenia osadzonego w czasach zimnej wojny dzieła Call of Duty Black Ops, które było tak jakby kolejnym bardzo udanym produktem studia Treyarch, bo w Treyarch po trzech failach odbiło się tak jakby na World at Warze i to jest Black Ops jest kolejnym wielkim tak jakby plusem Treyarchu. Zaś w 2011 roku zrekonstruowane studio Infinity Ward wraz z bardziej lojalną wobec Activision świeżo założoną spółką Sledgehammer Games stworzyło ostatnie dzieło trylogii Modern Warfare, czyli zamykającej wszystkie wątki gra Call of Duty Modern Warfare 3. Oparta na hipotetycznym właśnie konflikcie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, gra Call of Duty Black Ops 2 autorstwa Treyarch, wydana w 2012 roku, notowała już poważne spadki sprzedaży w porównaniu z poprzednim Black Opsem. No i to jest ostatnia część studia Treyarch. Treyarch zapowiedziało, że Call of Duty Black Ops zakończy się na trzeciej części, tak jak Modern Warfare. No i co będzie dalej? Nie wiem, póki co Infinity Ward wypuściło Ghosta. Jak Ghost będzie wyglądał, nie wiemy. Tyle co tam pokazywali po tych krótkich filmikach, ale wiadomo, zawsze pokazują wszystko pięknie, ładnie, a w rzeczywistości wygląda to inaczej. I pewnie robią taki sam chwyt marketingowy, jak było to w przypadku Black Ops 2, gdzie chcieli sprzedać Black Opsa 2 i pięknie, ładnie dodajemy wam Nuketown. Wielu graczy na pewno kupiło preorder tylko dlatego, żeby mieć Nuketown, co się okazało po zakupie. Nuketown był tylko na multi, nie było go na zombie. I po paru miesiącach Nuketown było za darmo dla wszystkich graczy, co oczywiście było takim ciosem w tych, co kupili preordery. Bo w sumie niczym się nie wyróżniało to od wersji, którą można było kupić później w sklepach, bo oczywiście nawet ta wersja kupiona później w sklepach, która nie była preorderem, zawierała nawet ten Nuketown. No i to było takim trochę przegięciem, jeżeli o to chodzi. Oczywiście mapkę Nuketown Zombie trzeba było sobie dokupić. I albo kupić tam Season Passa, czy tam tą też Deluxe Edition, która była naprawdę opłacalna, bo była może 10 zł, 20 zł droższa od preordera, a zawierała jeszcze Call of Duty World at War, więc to było naprawdę opłacalne. Dlatego nie wiem, jak będzie w przypadku Ghosta, czy zrobią to samo, że dają nam jakąś mapkę Freefall, która okaże się później darmowa dla wszystkich, tak? Albo będzie można ją kupić jeszcze nawet 5 miesięcy po premierze w sklepie z normalną wersją Call of Duty. No ale teraz coś o serii Call of Duty. Także seria Call of Duty od początku właśnie wyróżniała się jedną cechą, zgodnie z występującym w pierwowzorze sloganem reklamowym No One Fights Alone, czyli gracz nie walczy sam podczas działań wojennych, ale współpracuje z komputerowymi sojusznikami. Element ten jest wspólny dla całej serii, podobnie jak brak spójnej narracji w danej grze. Gracz wciela się w wielu bohaterów bez budowania ich poszczególnych charakterystyk. Akcja serii opiera się głównie na z góry ustalonych skryptach, więc gracz nie ma szczególnej kontroli nad wydarzeniami. Rekompensatę stanowi widowiskowy sposób właśnie prowadzenia akcji przez twórców, jak i wiadomo multiplayer. Jest takim jakby udogodnieniem, bo Call of Duty słynie właśnie z multiplayera, tak? I postacią występującą we wszystkich częściach serii stworzonych przez Infinity Ward jest Kapitan Price. Był on właśnie w Call of Duty 1, Call of Duty 2. I właśnie, który stał się sławny za sprawą podserii Modern Warfare. A na jego wzór Treyarch wprowadziło w World at War postać rosyjskiego żołnierza Wiktora Reznowa, który właśnie pojawił się w obu częściach Black Ops właśnie i w World at War, czyli można powiedzieć Price ma swojego odpowiednika, tak, w Treyarchu, czyli Wiktora Reznowa.
I z takich ciekawostek, jak pewnie wiecie, w Call of Duty Modern Warfare 2 wprowadzono coś takiego jak Akimbo. Hit detection nie było tak doskonałe, jak było to właśnie w MW1. Jest to wszystko sprawką tego, że tak jakby Call of Duty przeszło bardziej pod konsolę i zaczęto olewać tą tak jakby scenę pecetową. Przez co właśnie mamy coś takiego teraz jak hit detection, powiedzmy tak, na może 20-30 cm od gracza, tak? Czasami mamy hitmarki na ścianie, a metr obok ginie player. Mamy właśnie dzięki temu akimbo, które czasami, no, jak sami wiecie, jest przegięciem. No i coraz śmielsze porty z konsoli, tak? Bo na przykład Black Ops 2 został już po prostu tak przeniesiony z konsoli na peceta, że no nawet pojawiło się coś takiego jak lag compensation, czego wcześniej nie było na pecetach. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Goście, tak? Bo póki co Call of Duty schodzi coraz bardziej na konsolę i muszę wam powiedzieć, że brakuje mi tego hit detection z MW1 World at War'a. I mi się zdaje, że to w sumie takie ułatwienie też dla tych młodszych graczy, bo jakby było hit detection jak w MW1, mniej graczy tych młodszych by po prostu grało, bo ciężej było trafić po prostu w playera, trzeba było celować, gdzie teraz wystarczy pobiec i strzelać po prostu z biodra, byle gdzie przed siebie. No i możliwe, że to jest takie też specjalne ułatwienie dla tych młodszych graczy, żeby gra wymagała jak najmniej skilla, a wiadomo, im łatwiejsza gra, tym większą rzeszę graczy przyciągnie, tak? Także to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten filmik z Call of Duty właśnie w tym dziale FPS Media. Następnym filmikiem prawdopodobnie będzie albo Battlefield, albo jakiś inny z jakiegoś FPS-a. Na pewno będzie bonus z mojej strony jako doktor zombie, tak? Przygotuję coś o tematyce zombie. To będzie właśnie taki bonus z mojej strony. I to było wszystko. Trzymajcie się. Na razie.